Prezydent Łukasz Borow jak wysłał list do Jerzego Owsiaka, który stoi na czele Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W piśmie podziękował za dotychczasowe wsparcie dla szpitala w Lesznie i jednocześnie poprosił o kolejną pomoc, tym bardziej, że miasto zasługuje na nią, biorąc pod uwagę zaangażowanie w każdy finał WOŚP. Leszno jest jednym z miast w Polsce, które mocno angażuje się w każdy finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To zasługa rzeszy wolontariuszy przemierzających kilometry po Lesznie, by zebrać jak najwięcej pieniędzy. To dzięki nim organizowane są najróżniejsze imprezy, pokazy, koncerty, rajd samochodowy, zbiórka krwi, licytacje. Biorąc pod uwagę to wszystko, pada pytanie, ile pieniędzy w postaci sprzętu trafia do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie. Od 2000 roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy podarowała naszemu szpitalowi sprzęt o wartości 761 516 zł. Chwała, w piśmie dziękuję panu prezesowi. Prezydent liczy, że będzie dalsza pomoc dla szpitala. Miasto angażuje się, wspiera i jest ogólny zryw młodych ludzi, wolontariuszy, którzy zbierają pieniądze. Natomiast w ostatnim czasie nie udało nam się pozyskać jakiegokolwiek sprzętu. Łukasz Borowiak uważa, że Wojewódzki Szpital Zespolony potrzebuje pomocy ze strony Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.